Przed chwilą drzyzga junior, teraz drzyzga senior. Chcesz wiedzieć, co mówił twój syn? Obejrzę sobie to nagranie, to się dowiem, a myślę, że mówił dużo. Nie wiem, o co pytałeś, ale podejrzewam, że jest to w jakiś sposób takie małe święto dla Politechniki, a może nawet nie małe, bardzo duże. Ogranie zespołu takiego jak Skra i wygranie meczu w dobrym stylu, bo to był dobry styl. To nie było w tym wszystkim tak wiele przypadków, to było dużo dobrej gry. I częściowo, właściwie nie częściowo, bo trzeba powiedzieć, że w całości to drużyna Politechniki długimi fragmentami zmuszała Skrę do największego wysiłku, a Jacka Nawrockiego do dość karkołomnych, że tak powiem, zaskakujących nawet zmian, które były mocno wymuszone i było widać, że trener ratuje sytuację na boisku. No jak ci się w ogóle podobała oprawa tego spotkania, bo mnie jedna rzecz zdziwiła. Ja powiem, że poziom kibicowania ukierunkowany na Skrę mnie cały czas tutaj w Warszawie denerwuje. A to mnie zdziwił, no bo w pewnym momencie to było wręcz bardzo gromko, kiedy to Skra, no wydawało się, że gramy nie w Warszawie. No ja jestem warszawiakiem i mnie bardzo denerwuje to, że na warszawskim obiekcie w Warszawie chyba tu znajduje się więcej kibiców, ogólnie mówiąc siatkówki, na tym meczu się znalazło, siatkówki, którzy kochają naszych reprezentantów, znane postaci, które znajdują się w drużynie Skry. Ale to jest mecz ligowy. No, liga ma te swoje takie niepisane prawa, że tutaj powinien być taki lokalny szowinizm, mocne zaangażowanie, no i trochę wsparcia od kibiców. Po części to troszkę odpowiada tej sytuacji, że niestety w Warszawie nie ma tak do końca takiego wspaniałego klimatu dla siatkówki, bo Politechnika nie znajduje takich super wiernych fanów. Oczywiście ten klub kibica i sala na Ursynowie wtedy żyje w tym rytmie ligowych zachowań. Torwar staje się takim teatrem narodowym, gdzie przyjeżdża zespół, jakby każdy jest witany równie serdecznie.